Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy puszyste ciasto. Potrzebować będziemy kostkę masła, dwie szklanki mąki ziemniaczanej, pół szklanki mąki pszennej, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, 6 jajek, 1/3 szklanki oleju, 1 łyżkę wódki i 1,5 szklanki cukru. Masło z cukrem ucieramy do białości. Masło z cukrem już mamy utarte. Dodajemy po 1 jajku cały czas ucierając. Jajka z masłem już mamy utarte, dolewamy olej, alkohol i dosypujemy mąkę cały czas ucierając. Obie mąki i proszek do pieczenia. Cały czas ucieram. Tak, i ciasto już mamy gotowe. Przełożymy do formy 25x30. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto będziemy piekli 40 minut w 180 stopniach. Szybciutkie w wykonaniu ciasto puszyste. Wyrównujemy i dajemy do piekarnika. Tak, i ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto puszyste ciasto mamy upieczone. Gorące posypujemy startą czekoladą i pod wpływem temperatury czekolada się rozpuści. Możemy polać lukrem, ale ja chciałam sobie ciasto posypać czekoladą. Ja mam taką maszynkę do tarcia czekolady i ciasto mamy posypane czekoladą. Jeszcze troszkę zostało. Kroimy kawałeczek, puszyste ciasto, szybciutkie w wykonaniu, a jednocześnie bardzo smaczne. O, bardzo ładnie wygląda. I tak oto mamy puszyste ciasto. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto puszyste.